No więc cześć, dzisiaj będą zakupy wędkarskie. Otóż kupiłem takie bardziej nieciekawych rzeczy, w sensie dalej ciekawych wędkarsko, ale mniej spinningowo. Może zauważyliście, jestem trochę chory. To są haczyki, 16 Kamatsu, żeby spróbować na jakąś pinkę połowić. Wiosenny bacik. Fajne haczyki, tylko na takie mniej więcej coś 2 pinki, może 3, jakby się upchnęło. Drugą paczkę tutaj jeszcze mam, żeby mieć na zapas już na cały rok. No więc tutaj ogólnie jeszcze z takich, ogólnie oprócz gumek i przynęt, przynęty wiadomo i gumki są zawsze najciekawsze, główki jigowe, czwóreczki, szósteczki, haki, a ogólnie gramatura to zawsze okolice 3 gram. Mi się takie najbardziej sprawdzają, są najbardziej uniwersalne i na małą rzeczkę, na dołki i ogólnie na jeziorko. Bardzo fajne główki, Kamatsu, hak, szóstki i czwórki, jak już mówiłem, 12 sztuk. Tutaj kupiłem takie riperki. Nie wiem, czy widzicie, bardziej wam spróbuję pokazać ładnie. O, takie majsiki przypominające jakiegoś krąpika. Jako że jestem fanatykiem koloru Motor Oil, to oczywiście wiadomo jaki kolor. U mnie większość okoni łowie właśnie na ten kolor i dlatego go lubię. Tutaj jest na przykład ochotka sztuczna, kupiłem. Zacznijmy, może spróbuję jakieś białory połapać na spinning, jeszcze nie wiem. Tutaj takie dwuogonkowe twisterki, tak zwane portki, też kolor Motor Oil. Teraz jest brokacik zielonkawy. Takie coś mniej więcej może imitować żabkę. I tutaj też portki, ale już kolor perła, też mansy. Ogólnie bardzo fajne są, multimansa ogólnie dla mnie super. Taki fajny robaczek, próbuję wam go przybliżyć ładnie. Kolor pieprz, coś takiego. Może jakieś nawet klenie, jazie, nie wiem, zobaczy się ogólnie jeszcze. Bardzo ciekawy na pewno jest. Jaskółka Mikado Fish Fry, czyli mój killer na okonie ogólnie, 6,5 cm. Wcześniej kupowałem 5,5 ogólnie. I takich 5 jaskółek, tu już jedno byłem, żeby wam tak ogólnie pokazać na papierze. Jak widać gumy Motor Oil brudzą, ta najbardziej mikadowska, bo jeszcze ona jest bardziej w takim atraktorze umoczona. Tutaj ta ochotka ogólnie. Taki bardzo fajny woblerek, wam go spróbuję ładniej pokazać. Jest to wobler Kenart Hunter, 4 cm. Ogólnie bardzo fajnie wygląda. Praca też mniej więcej fajnie, jak testowałem w akwarium. Tutaj takie gumeczki, też oczywiście Motor Oil. Zwykłe twisterki relaksa. Taki trochę inny odcień Motor Oil, bo taki bardziej jak Fish Fry. Fish Fry ma bardziej taki idący w zieleń i ten też. A tutaj mansy ogólnie mają bardziej idący w czerwony taki. I tutaj plemniki, bardzo ciekawa gumka, wielkością podobna bardzo, spróbuję ją przybliżyć, do takiego ziarnka ochotki. Ogólnie bardzo ciekawa gumka, może też właśnie na białoryb się nada. Na spinning jeszcze nie wiem, zobaczy się. I tutaj jeszcze są te ogólnie, te larwy. Takie co tutaj reszta, bo kupiłem 4, tu jest jedna z nich. No i to z takich zakupów to tyle, jeszcze pewnie później dodam. Jeszcze wam tylko wszystko tak pokażę ładnie. No i chyba będzie starczyć, więc cześć. Widzimy się w następnych zakupach, powinny za niedługo przyjść. Więc zakupy ciąg dalszy, teraz takie zakupy bardziej na szczupaki, na majówkę. 3 takie właśnie oto Fish Huntery. W tamtym roku bardzo dobrze się sprawdził. Tu mam go chyba nawet pogryziony jest, nie wiem czy będzie widać cokolwiek. Już trochę stracił, bo te... Nie wiem czy cokolwiek będzie widać jaki pogryziony. Może aczkolwiek trochę zaczycie. Aczkolwiek bardziej mi się podoba ta wersja, ale niestety tej nie było w sklepie. Z tej farba nie zlatuje. Z tej no trochę zlatuje, ale i tak jest skuteczna bardzo, za co... Tak samo miękka, za co ją bardzo cenię. Trochę mniejsza, ale zawsze też bardzo fajna gumka. Więc takie trzy wersje 11,5 cm, ale mniej więcej to wychodzi bardzo podobnie do tych 13. Takie gumki. Od razu są w atraktorze tutaj. Nie wiem, jak on chyba krewetkowy, tak. Zapach krewetki. Trzy takie główki, 6,0 po 10 gram. Takie bardziej trochę do łowienia z dna. Tutaj dwa przypony, Surflon do 13 kg, bardzo fajne przypony są te surflonowe. Jeszcze żaden mi nie padł. Czasami miałem takie, że jednak wolframy padały, pękały nawet po prostu w pudełku. Ale to mógł być przypadek w sumie też, ale te są bardzo dobre. Aczkolwiek do 13 kg 30 cm i największy zakup, który mi najbardziej chodziło, najdroższy z tego wszystkiego oczywiście, plecionka Berkley Whiplash Crystal. Tutaj macie mniej więcej ją pokazaną. Takie coś 0,14 do niby do 18 kg. Przetestujemy to. 18 kg to w miarę dużo teoretycznie, ale zobaczycie jak to będzie wyglądało wprawdzie. Tak wygląda moje pudełko ogólnie. Plecionka. Mam nadzieję, że w końcu nie będę aż tak przetracił, bo zawsze się traciło. Teraz mam nadzieję, że w tym roku to się bardziej zmieni. I tutaj tak wygląda moje pudełko, jeszcze dojdą te trzy gumy, uzbroję je tam, takie coś mniej więcej, więc cześć!